Witajcie kochani na kanale Veto w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie troszkę o walutach. 28 kwietnia 1924 roku Bank Polski rozpoczął emisję nowej waluty, czyli złotego polskiego, który zastąpił markę. Dla nowej waluty rozważano jednak też inne nazwy: piast, pol czy na przykład lech. Podjęta 96 lat temu przebudowa systemu walutowego była częścią reform premiera Władysława Grabskiego, ratujących Polskę przed katastrofą gospodarczą i polityczną. Reforma walutowa i uzdrowienie skarbu były najważniejszymi zadaniami powołanego 19 grudnia 1923 roku pozaparlamentarnego gabinetu, na czele którego stanął wspomniany już Władysław Grabski. W chwili obejmowania przez niego urzędu premiera, sytuacja gospodarcza w Polsce była wyjątkowo trudna. Po pierwsze, panująca hiperinflacja powodowała, że ceny rosły z dnia na dzień. Pod koniec września 1923 roku za 1 dolara trzeba było zapłacić 75,8 tysiąca marek polskich, a w połowie stycznia 1924 roku już 9,8 miliona. 20 grudnia 1923 roku w wygłoszonym na posiedzeniu Sejmu i Senatu expose premier Grabski, pełniący jednocześnie funkcję ministra skarbu, wskazując najważniejsze zadania z rządu, stwierdził: dominujące znaczenie wśród nich mieć będzie zgodnie z sytuacją, w jakiej nasz kraj dziś się znajduje, naprawa skarbu. Doszliśmy bowiem do takiego stanu, że żaden postęp w żadnej dziedzinie, nawet szkolnictwa, nie mówiąc o reformie rolnej lub udoskonaleniach socjalnych, stają się niemożliwe, jeżeli najpierw i to wkrótce nie uporamy się z trudnościami finansowymi, które nie tylko paraliżują wszelkie porywy do udoskonalenia naszego stanu wewnętrznego, ale wytwarzają niebezpieczeństwo zarówno utrzymania pokoju wewnętrznego, jak i stanu obronności naszego kraju wymagającej znaczniejszych nakładów pieniężnych. 11 stycznia 1924 roku Sejm przyjął ustawę o naprawie skarbu państwa i reformie walutowej. Zgodnie z nią rząd premiera Grabskiego otrzymał na 6 miesięcy specjalne pełnomocnictwa w zakresie spraw dotyczących zmiany ustawodawstwa podatkowego, wprowadzenia nowego systemu monetarnego i waluty, ogłoszenia statutu banku emisyjnego, sprzedaży przedsiębiorstw państwowych oraz zaciągania pożyczek do wysokości 500 milionów franków w złocie. 20 stycznia 1924 roku ukazało się rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej w przedmiocie systemu monetarnego, w którym stwierdzano, że jednostką monetarną w Rzeczpospolitej Polskiej jest złoty. 1 lutego 1924 roku zaprzestano druku marek polskich na pokrycie deficytu skarbowego. Z kolei 14 kwietnia tego samego roku prezydent RP wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego. Ustalono w nim między innymi relacje marki polskiej do nowej waluty złotego, 1,8 miliona marek polskich za 1 złotego. Następnego dnia odbyło się spotkanie założycielskie akcjonariuszy Banku Polskiego, na którym wybrano Radę Banku. Jej prezesem został Stanisław Karpiński. 28 kwietnia 1924 roku Bank Polski podjął emisję nowej waluty, złotego polskiego. Wartość nowej jednostki monetarnej złotego była równa frankowi szwajcarskiemu i odpowiadała wartości 9,31 grama czystego złota. Za dolara płacono 5 zł i 18 groszy. Od 1 lipca 1924 roku marka przestała być prawnym środkiem płatniczym w Polsce. W ostatnim dniu działalności Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej obieg jej biletów wyniósł 570,7 trylionów marek. Wymieniono 543 tryliony marek, co równało się 301,7 miliona złotych. Po kilku miesiącach odczuwania pozytywnych skutków reformy walutowej w lipcu 24 roku sytuacja ekonomiczna zaczęła się pogarszać. Negatywnie na stan polskiej gospodarki wpłynął dodatkowo nieurodzaj w tym samym roku oraz wojna celna z Niemcami, która wybuchła w połowie 1925 roku. W lipcu właśnie 1925 roku kurs złotego zachwiał się. 12 listopada tego roku Bank Polski S.A. odmówił dalszego wydatkowania walut dla jego podtrzymania. Następnego dnia premier Grabski, który nie zgadzał się z tą decyzją, podał się do dymisji.
Kurs złotego ostatecznie ustabilizował się w 1927 roku, a złoty pozostał stabilną walutą do końca okresu międzywojennego. Reforma walutowa w 1924 roku była wielkim dziełem, które uratowało Polskę od nieuniknionej katastrofy nie tylko gospodarczej, lecz i politycznej oraz postawiło niewzruszone, zdrowe podstawy pod rozwój życia państwowego i ekonomicznego Polski, pisał o dziele Władysława Grabskiego profesor Edward Taylor, ekspert tematyki skarbowej.